W zadaniu ósmym będziemy podawali wzór funkcji kwadratowej, o której wiem, że należy do niej punkt P oraz że wierzchołek tej funkcji jest w punkcie 1, 4. Czyli przede wszystkim, jeżeli znamy wierzchołek, no to wiemy, ile wynosi P, ile wynosi Q. I to już nam powinno podpowiedzieć, że najwygodniej będzie podać wzór funkcji w postaci kanonicznej, ponieważ postać kanoniczna wygląda w sposób następujący, czyli mamy tutaj P oraz Q, czyli możemy sobie najpierw pod P podstawić jedynkę, pod Q podstawić czwórkę. Czyli mamy tak, A w nawiasie X odjąć 1 do kwadratu plus Q, czyli dodać 4. Natomiast my we wzorze musimy jeszcze podać A, czyli tego A nie znamy, czyli musimy to sobie wyznaczyć. Wykorzystamy do tego punkt P, który należy także do tej funkcji kwadratowej, ale tutaj mamy po prostu x oraz y, czyli w miejsce y podstawimy piątkę, w miejsce x 2 i dzięki temu A to będzie nasza jedyna niewiadoma. Mamy zatem pod y, już może od razu podstawmy piątkę, równa się A w nawiasie x, czyli 2, odjąć 1 do kwadratu plus 4. Czyli tak, 2 odjąć 1 to 1, 1 do kwadratu to 1, a razy 1 to a, dodać 4. Zatem, żeby wyznaczyć a, czwórkę przenosimy na lewą stronę, 5 odjąć 4 to 1 i to będzie nasze a. No i tutaj tą jedynkę podstawimy, czyli wzór na funkcję to 1, x odjąć 1 do kwadratu plus 4, ale jedynki zwyczajowo tutaj zapisywać przed nawiasem nie trzeba, czyli to jest wzór na funkcję w postaci kanonicznej. Spójrzmy dalej. Jeżeli chodzi o podpunkt B, postępujemy dokładnie tak samo. Mamy P, mamy Q, czyli zapiszmy wzór na funkcję w postaci kanonicznej, no i podstawmy. Na razie może jeszcze P oraz Q tylko, czyli mamy x odjąć minus 2, czyli minus i minus dadzą nam plus, tutaj uważajcie zawsze na znaki, dodać 3, no i żeby wyznaczyć a, musimy w miejsce x podstawić minus 3, a w miejsce y 6, czyli 6 równa się a, minus 3 plus 2 do kwadratu dodać 3. Minus 3 plus 2 to minus 1, minus 1 do kwadratu to 1, a razy 1 to a. Zatem, żeby wyznaczyć a, musimy trójkę przynieść na stronę lewą, czyli 6 odjąć 3 to będzie 3 i do wzoru funkcji, czyli tutaj, podstawimy trójkę. Czyli wzór na funkcję to 3x plus 2 do kwadratu, no i dodać 3, to jest wzór w postaci kanonicznej. No i spójrzmy jeszcze na podpunkt C. Tutaj postępujemy dokładnie tak samo, czyli najpierw do wzoru na postać kanoniczną podstawimy współrzędne wierzchołka, czyli pod P podstawimy minus 3, pod Q minus 4. Czyli mamy tak, A w nawiasie X odjąć minus 3, czyli dodać 3 do kwadratu, dodać minus 4, czyli odjąć 4. Musimy jeszcze wyznaczyć A, a więc w miejsce Y i w miejsce X podstawimy współrzędne tego punktu P. Zatem minus 8 równa się A, tutaj mamy minus 4 plus 3 do kwadratu i odjąć 4. Minus 4 plus 3 to minus 1 do kwadratu 1, a razy 1 to A. No i minus 4 przenosimy na lewą stronę, czyli minus 8 plus 4 to minus 4 i tyle wynosi A. Podstawiamy tutaj w miejsce A minus 4, czyli wzór na funkcję w postaci kanonicznej wygląda w ten sposób. Oczywiście w szkole, na przykład na klasówce, moglibyście mieć prośbę taką, żeby przedstawić wzór funkcji, gdy macie takie dane, w postaci ogólnej. Ale gdy macie postać ogólną, czyli taką, którą zapisałam tutaj, to najwygodniej najpierw przejść do postaci kanonicznej i dopiero później z postaci kanonicznej do postaci ogólnej. Czyli tutaj mamy wzór skróconego mnożenia, to będzie ten wzór. Czyli najpierw sobie ten wzór zastosujmy, minus 4 nam pozostanie, a z tego nawiasu mamy tak, x kwadrat, dodać 2 razy x razy 3, czyli 6x, dodać 9,
No i oczywiście jeszcze odjąć 4. Następnie cały nawias mnożymy przez minus 4, czyli mamy minus 4x kwadrat, odjąć 24x, odjąć 36, odjąć 4, czyli wzór na funkcję to minus 4x kwadrat, odjąć 24x, odjąć 40, no i tu już mamy wzór funkcji w postaci ogólnej.